Witajcie serdecznie w kolejnym vlogu, jak zaczniesz przygodę z mechaniką pojazdową. Dzisiaj zaległy odcinek, krótko zwięźli na temat EGR-y, czyszczenie EGR-ów, ewentualnie zaślepianie EGR-ów. Jak to zrobić samemu, czy można zrobić to samemu, jakie występują rodzaje zaworów, jak je wyczyścić, ewentualnie co trzeba zrobić, żeby go zaślepić i samochód działał poprawnie. A gościem specjalnym dzisiaj jest ze mną Leszek, czyli zaprzyjaźniony warsztat, obok motocykler. Leszku, pytanie podstawowe, jakie mamy rodzaje zaworów EGR? Dwa sterowania mamy. Tak, mamy sterowanie pneumatyczne, czyli za pośrednictwem podciśnienia, które mamy w silniku, tak? Steruje membraną, która steruje pracą tego grzybka magicznego, który podaje spaliny nam do komory. I drugi jest elektroniczny, czyli sterowany za pośrednictwem silniczka i potencjometru. Najczęściej to są zawory najczęściej nierozbieralne. Właśnie, i tutaj trzeba powiedzieć, że te elektroniczne to już jest przewaga dzisiejszej technologii, bo o ile do 2000 któregoś roku bardzo często spotkamy podciśnieniowe, trzeba jeszcze powiedzieć, czy samemu możemy to zrobić. No, w 40% przypadkach samochodów mamy łatwy dostęp, no, ale znowu poleci fala hejtu, no bo 1.9 TDI, a przecież są jeszcze inne silniki. Tylko tak, jeżeli na przykład mówimy o Francuzach, no to trzeba mieć wyższą szkołę skończoną, żeby tam dostać się w ogóle do tego zaworu EGR. Czasami tak. Czasami tak. Najprościej jednak niestety Volkswagen. Tudzież niektóre modele BMW do... Też miały dosyć proste. Do ingerencji pana Bangla. Tak. Czyli tak. Do 2000 pierwszego. Z przodu miały takie dosyć dobre wyjście, ale myślę, że nieistotne jest dojście, prawda? My bardziej chcemy pokazać po prostu zasadę działania i tego, jak to jest czyszczone, bo zasada jest bardzo podobna we wszystkich rodzajach. Różni się tylko to budową, ciężkością umieszczenia w silniku. Dokładnie. Najważniejsze pytanie, każdy z nas je zadawał, zanim zaczynał takie rzeczy robić. Mówi się o tym, że są magiczne środki Liquid Moly czy różne inne do czyszczenia EGR-u, że nie trzeba ściągać EGR-a, podajesz, spryskujesz i się wyczyści, prawda? Gówno, prawda? No, myślę, że tak. Zależy, prawda, też od stopnia zanieczyszczenia. Mówimy o tym, że EGR ci stanął, tak? Czyli ta sadza, ten nagar cały, to gówno się zatkało, że musisz młotkiem odgruzować. Nie ma opcji innej. Zawsze, jeżeli EGR ci stanął, zatkał się, należy go wyciągnąć i odskrobać, moczyć. W dzisiejszym odcinku wydaliśmy 5 zł, 6 zł, nitro. Nitro. Nie zaszkodzi EGR. Nitro, benzyna jest trakcyjna, coś co odtłuści, czyści. Pędzelek. I wanienka dla naszego EGR-a tak naprawdę. Dobra Leszku, przyjdziemy, zdemontujemy z 1Z, czyli 1.9 TDI, zdemontujemy ten zawór, omówimy, na końcu omówimy zaślepiania, tak, czyli to, co jest niezgodne z prawem, ale jak to zrobić, jeżeli macie taką ochotę, żeby to było poprawnie, no bo to też się wiąże z procedurami komputerowymi. To co, lecimy. Zanim zdemontujemy zawór EGR, szybka lekcja dla tych, którzy przespali, co to jest EGR i po co jest EGR. EGR, czyli zawór recyrkulacji spalin. A mianowicie, troszeczkę spalin wchodzi tą drogą, tutaj zawór, w normalnej wersji powinna być rurka podciśnieniowa, która go otwiera, otwiera grzybek, który zaraz demontujemy i zostaje wpuszczona mała część spalin z powrotem do silnika, czyli teoretycznie, Leszku, jakbyśmy troszkę swoich odchodów zjadali z powrotem. Dokładnie tak. No, ma to na celu zmniejszenia tlenków po prostu w spalinach, zmniejszenie ilości trujących tlenków. Głównie po to jest. No, czyli to jest pełna ekologia, no ale niekoniecznie jest to zdrowe dla naszego silnika. Wszystko tak? Co wraca gdzieś tam, te spaliny, trzeba mieć świadomość, że one mają dosyć wysoką temperaturę, no w dieslu dochodzą tam 400-500 stopni, na pewno w jakimś stopniu negatywnie wpływają. No właśnie, co trzeba jeszcze powiedzieć przy demontażu EGR-a, nie zawsze jest tak prosto i kolorowo jak tutaj. Często gęste jest to w innych miejscach ukryte, natomiast jeżeli szukacie EGR-a, to szukajcie jakiejkolwiek rurki, która idzie od wydechu. Od wydechu i łączy się później za pośrednictwem tego zaworu z korektorem dolotowym. Dobra. I następna rzecz, jeżeli szukacie EGR-a, to pamiętajcie, żeby sprawdzić najpierw u siebie w modzie od samochodu, czy gdziekolwiek w Google wygooglować, czy to nie jest elektroniczne, bo jeżeli jest elektroniczne, to tego nie naprawimy, tak? W większości przypadków elektroniczne są nienaprawialne. Są niektóre zawory, które mają połączenie i elektroniczne, i grzybek po prostu osobno jest przykręcany, tak jakby, tak? Więc jeśli ten grzybek nie chodzi, to ten grzybek sam można wyczyścić, rozruszać. Jeśli elektronika już w nim padła, to też niestety zawór wymaga wymiany. Jednej najważniejszej rzeczy nie powiedzieliśmy na samym początku. Jak diagnozować, że to jest EGR? No jest to trochę problematyczne, Leszku, prawda? Bo tak, kontrolka check engine może mówić 1000 rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o turbo doładowanie EGR, no może to być lekka utrata mocy, przyduszać się może na niskich obrotach? Nie. Myślę, że nie będzie miał mocy w wyższych obrotach. Na pewno też na wolnych obrotach, kiedy on będzie delikatnie uchylony, to obroty silnika będą też nierówne, no i też charakterystyczne, bo rzeczą będzie takie intensywne kopcenie.
w tym przypadku. Ale też musicie pamiętać, że może to być również uszkodzenie turbosprężarki, więc warto byłoby zaczynać od wyczyszczenia EGR-a, ba! Co nie powiedzieliśmy, sprawdzenia na przykład, czy jeżeli jest to podciśnienie, bo tutaj mówię, powinien być wężyk, czy te wężyki nam nie spadły, czy nie mają nieszczelności, bo może się okazać, że nie ma podciśnienia, które wsysając otworzy nam ten zawór. A więc może dość pitolenia, po prostu wykręćmy i pokażmy go na żywo. No dobra, do zdemontowania EGR-ów W1.9 TDI w 1Z akurat wystarczą 2-3 narzędzia, czyli płaska 17, imbus 8 i lecimy do roboty. No dobra, zaczynamy, słuchajcie, jak widzicie, trzeba przyjrzeć się na budowę tego EGR-u. On jest połączony tak naprawdę czterema śrubami, tak jak Michu powiedział, to jest rurka, która jest podłączona do układu wydechowego i zasila EGR w spaliny. Tu za pośrednictwem grzybka, który się otwiera, dostaje się on do kolektora dolotowego. Ja muszę czekaj przerwać ci i poprosić kamerzystę. Widzisz mój palec? Weź do zoomuj. Leszku, według ciebie co to jest ta blaszka? Jakiś no to browar jest prawdopodobnie był? Jakiś browar albo puszka od czegoś. No to standardowa rzecz, którą się zaślepia EGR. Nie? Dlaczego blaszka? Ponieważ jest to prawdopodobnie blaszka aluminiowa, jak to najczęściej puszki są. Ona jest miękka, zachowuje się jak uszczelka. Nie wytrzymuje zbyt długo, ponieważ spaliny, które na nią będą napierać, prędzej czy później wypadną. No dobra, zobaczmy co to było za piwo. Po demontażu zaworu EGR okazało się, że zaślepienie, o którym mówiliśmy, rzeczywiście już jest wypalone i nie działa. Było przymontowane do tego. Zaraz pokażę wam bliżej na stole. Nawet już rozszyfrowaliśmy, od jakiego piwa to było. Weź tutaj przybliż, zobacz ładnie. I szybki konkurs, kto rozszyfruje, jaki to browar, w komentarzu pierwszy, ten dostaje darmową wlepę. Widać tą ładną czerwień? Mhm. Jeszcze obrócę z drugiej. Tak wygląda w 90% przypadków EGR po dłuższym czasie eksploatacji. Ten o dziwo jeszcze działa, to zaraz wam pokażemy. Natomiast zobaczcie, jaka ilość całego pasztetu tutaj, o, siedzi w nim w środku. Dlatego też bardzo mocno twierdzimy, że wpuszczenie środka z zewnątrz bez fizycznego dłubania nic nie da. Tak więc Leszku, no to kąpiel zrobimy mu w nitro. Nic więcej, tak jak mówiliśmy, mamy tu nitro, ale mogą być to też wszelkie inne jakieś tam środki, nawet i do mycia silnika i jakiś ropa. I... Dobra, wytłumaczę jeszcze szybko wam, jak działa ten zawór w takim ujęciu. Tak więc tu wchodzą spaliny. Tu podciśnienie powoduje otwarcie nam całej membrany, całego grzybka i teraz może w środku będzie widać. Podciśnienie zasysa, zawór nam się otwiera, uchyla, wpuszcza część spalin z powrotem do silnika. Kąpiel z rozpuszczalnika lub z czegokolwiek innego, tak jak mówimy, żeby to było budżetowo. Dobra. Pamiętajcie jedną rzecz, że moczymy sam grzybek, tak? Czyli to, co pracuje. Nie moczmy membrany, która jest gumowa, może niestety zostać uszkodzona, ponieważ nitro czy jakiekolwiek inne środki są agresywne dla gumy. Więc połóżmy sobie go na razie na tyle, żeby go tam zamoczyć. Ten grzybek. Michu, możesz trochę dolać, widzę, do szklany. Ty, ale wiesz, ile kosztuje nitro, a ile kosztują te środki czyszczące? No, to jest pewna różnica, nie? Więc po prostu chodzi o coś, co podniesie nagar, tak? Nagar, są to resztki paliwa, oleju, które wydostają się do układu wydechowego i ta sadza osadza się, twardnieje pod wpływem ciepła. Jedna rzecz. Musicie pamiętać, że one będą wyglądały zasadą działania podobne, tylko pamiętajcie właśnie, żeby zawsze tą dolną część, nie tą górną, bo ta górna zawsze będzie z elementem membrany, tak? Tak. Jeśli jest pneumatyczny oczywiście, jeśli... lub elektroniczny, jeśli ma, prawda, system elektroniczny. Ważne jest, żeby, że czyścimy zespół wykonawczy, tak? Czyli to, co zamyka i otwiera dopływ spalin do kolektora dolotowego. To co, my puścimy muzyczkę w tle i przejdziemy do czyszczenia, a kolega zmieni obiektyw, żeby było bliżej widać. No
i co, tutaj po 15 minutach pracy widzicie efekt przed i efekt po. Czyli co, warto za te 10-15 zł? Tak. Dobra, słuchaj, przejdźmy do podsumowania. Myślę, że też chyba warto jedną rzecz, Michu, powiedzieć odnośnie tych zaworów. Pamiętajcie jedną rzecz, że nam poszło dosyć łatwo, wydaje mi się, bo nie był tak mocno zanieczyszczony, ale na pewno wy spotkacie się z dużo mocniejszym zanieczyszczeniem. Wtedy no, musicie się uzbroić w cierpliwość, taki zawór zamoczy tak jak my. No i nie 10, nie 15 minut, a może i parę godzin, a i nawet jeden dzień. Dokładnie. To przejdźmy do podsumowania, tam jeszcze wszystko opowiemy. Słuchajcie, przy podsumowaniu należy powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jeszcze poza tymi, że są elektroniczne i tak dalej, EGR-y potrafią być zintegrowane z przepustnicami. Głównie bardzo często z przepustnicami, no bo mają związek, tak? Mają związek, ponieważ puszczają te spalinę do kolektora dolotowego, a przepustnica jest częścią jakby kolektora dolotowego, dlatego producenci, żeby nie wiem czemu, ale może żeby zmniejszyć miejsce, masę, zwiększyć koszt obsługi samochodu, tworzą takie hybrydy. Tak, przepustnica do EGR. Leszku, wiesz co interesuje wszystkich? Zaślepić EGR. No, nie wolno wycinać katalizatorów i nie wolno zaślepiać EGR-ów. I DPF-ów usuwać. No ale jak już bardzo byście chcieli to zrobić, to trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. Teraz tak, zaślepienie EGR-a, czyli odcięcie go od miejsca, w którym wchodzą do niego spaliny. Wchodzą lub wychodzą fizycznie, naprawdę wszystko zależy od tego, może nieco łatwiej jest zrobione, zawsze lepiej jest na miejscu wejścia, prawda, spalin, ale najważniejsze jest odcięcie po prostu dopływu tych spalin do kolektora, tak? Właśnie, jak to zrobić mechanicznie to powiem ja, a jak zrobić to elektronicznie, bo o tym zaraz powiemy, powie Leszek. Bardzo się uparłeś na zaślepienie EGR-a, proszę bardzo, masz seryjną podkładkę, która wchodzi albo na wyjście, tak? Do tej podkładki najfajniej byłoby, jakbyś udał się do jakiegoś sklepu, kupił cienką, miedzianą, przede wszystkim miedzianą blaszkę i dociął sobie taką podkładeczkę bez tego otworu. Myślę, że nawet można zastąpić to. Albo całkiem zastąpić. Wziąć sobie to na wzór, wyciąć tak samo, tylko oprócz tego otworu środkowego. Żadne piwo, żadne amelinium takie piwowe, bo tak naprawdę za tydzień może się okazać, że przy dobrym pałowaniu na autostradzie stanie się właśnie... To. Tak. Czyli bez sensu było to robienie. Może to mieć nawet jakieś konsekwencje, jakby to doszło gdzieś do silnika, jakiś opiłek albo coś? Aluminium z blachy jest o tyle miękkie, że nie uszkodzi nic w środku silnika, nie? Ale tak jak mówiłeś, no żeby nie było przypadku, że chcemy wyprzedzić ciężarówkę i nagle tracimy moc, tak? Dokładnie. Słuchaj, przejdźmy teraz jeszcze do konsekwencji elektronicznych, które bardzo mocno trzeba powiedzieć. Dobra, słuchajcie, w przypadku takiego zaworu EGR możemy sobie to zaślepić, nie ponosząc konsekwencji w formie palenia się na przykład ikonki żółtej check engine'u. W przypadku, kiedy zawór jest integrowany, jest elektroniczny i komputer wie o jego istnieniu, jego awarii, że on nie działa, zaślepienie o tyle pomoże, że nie będzie doprowadzało spalin do układu. Ale fizycznie kontrolka będzie się palić, może być też również samochód w trybie awaryjnym i w takim wypadku no, jest potrzeba wgrania na nowo programu uwzględniającego po prostu brak EGR-u, tak? Czyli tak zwanego wyłączenia jego. Wtedy komputer po prostu o nim zapomina, on zostaje zaślepiony, więc mimo nawet jeśli zostałby w pozycji otwartej, nie będzie w żaden sposób dusić spalinami, a w oczy nie będzie nas razić, myślę, że ikonka pomarańczowa sprawdzi. Kończąc odcinek, mam nadzieję, że wiele wam wyjaśnił na temat EGR-ów. Kto nie pamięta, co to jest EGR, gdzie jest EGR, tu macie gdzieś taki filmik, to tam narąbało się trochę tych wyświetleń, więc jeszcze raz w skrócie, wpuszczamy do silnika spalinę, czyli nie do końca zdrowe, ale ekologiczne. No umówmy się, że działa to, jest to ekologiczne, jak ktoś jest eko, proszę bardzo. Z Deszkiem widzimy się za tydzień albo dwa, umówiliśmy się na kolejną rundę w OBD, tak? Czyli teraz kolejna runda będzie polegała na typowych kodach usterek, jakie myślę, że omówimy jakoś tam bliżej, jakieś specjalne przypadki. O właśnie. Tak. Mam nadzieję, że doceniacie to, że i Leszek pomaga, i wszyscy pomagają, więc tu macie stronę Motocillera. Zostawcie tam łapkę, lajka, albo inaczej, jak coś więcej pytań, to zaspamujcie go na temat tych EGR-ów. Nowi widzowie, zachęcam do subskrypcji gdzieś tutaj. Facebook nasza ta grupa wsparcia, gdzie wam stuka, puka, naprawdę polecam. I to, na co czekaliście, a więc wlepki, wlepeczki, aukcja poniżej. Mam nadzieję, że nie rozbierzecie i tak jak ostatnio w dwa dni 100 wlepek, więc, bo długo siedzę i piszę. Trzymajcie się, co? No my uciekamy. Pozdrawiamy. Machamy jak familiadzie. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć. Jak zrobić mechanikę, przygodę z mechaniką?
Dzisiejszy odcinek jest o czym? Witajcie w kolejnym vlogu, jak zacznę przygodę z mechaniką pojazdową, zaległy odcinek. Zaraz buty nitrem polejemy i podpalimy. Brian, tylko to nagrywaj, będzie kurwa, to się wytnie. Antonio, nie przeszkadzaj. Antonio ma Peugeota, ale w Peugeocie już jest tak głęboko schowane, że zaraz mi wypierdoli z bani, nie? Przy podsumowaniu należy... Nie, przetnij. Przetnij.